dzisiaj mamy gościa, to jest zapowiadanego gościa, fachowiec, specjalista w dziedzinie szkoleń i gnębienia kierowców. Tak bym to nazwał z mojego punktu widzenia. Proszę się nie gniewać. Pan Andrzej Polkowski, tak? Tak, jestem egzaminatorem w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Suwałkach. Myślę, że nie koniecznie za odgnębienia, ale od sprawdzenia wiedzy, umiejętności przyszłych kierowców. Ja to tak nazywam, tak samo jak policję w ruchu drogowym, tak? Też, że gnębię to tak, że to tylko tak zabawnie, żeby było. I ja mam takie pytanie pewnie, które też interesuje widzów. Chodzi mi o przejścia dla pieszych. No cóż, tutaj po zmianie tych przepisów na wprowadzenie przepisów dotyczących pieszych, że mają pierwszeństwo na przejściu dla pieszych, nie tylko będący na przejściu, ale też wchodzący na to przejście mają w zasadzie pierwszeństwo. I ogólnie w mediach poszła ogólna taka informacja, że piesi wchodzący i będący na przejściu mają pierwszeństwo. Na co rozumiem, że to wchodzący? Czyli jeżeli stojący bezpośrednio przy krawężniku praktycznie z zamiarem wejścia, no to trzeba traktować, że taka osoba, jeżeli jeszcze jest skierowana w kierunku przejścia, tak, no nie mówimy o osobach, które czasami faktycznie stoją przy przejściu i sobie dyskutują. Często się zdarza, że osoby takie dyskusje zamiast prowadzić gdzieś powiedzmy te kilka metrów, nawet ten metr nawet od tego przejścia, żeby nie sugerować dla zbliżającego się kierującego, że taka osoba ma zamiar wejść na to przejście, no niestety stoją przy tym przejściu, dyskutują, osoba, kierujący dojeżdża, kierowca zatrzymuje się, okazuje się, że te osoby nie są zainteresowane w ogóle wejściem na to przejście. Ale z drugiej strony, po zmianie tych przepisów po prostu nie przeprowadzono akcji jakiejś takiej edukacyjnej, ani dla pieszych, ani tak naprawdę dla kierujących, ponieważ kierujący powinni, zbliżając się do przejścia, powinni zachować szczególną ostrożność. Według kierujących często zachowanie szczególnej ostrożności to jest tylko zwiększenie uwagi, ale zapominają o tym, że głównym czynnikiem, o którym powinni pamiętać, zbliżając się do tego przejścia, to jest zmniejszenie prędkości. Jeżeli osoba już z daleka widzi pieszego dochodzącego do tego przejścia, jeżeli zmniejszy tą prędkość odpowiednio wcześniej, pieszy to zauważy, to tak naprawdę pieszy może przez to przejście przejść, w tym czasie osoba pojazdem dojeżdża swobodnie do tego przejścia, pieszy schodzi z przejścia, kierujący przez przejście przejeżdża. Nawet bez zatrzymania. Jeżeli jest to odpowiednio płynnie wykonane, jeżeli ten pieszy też jest na tyle, umie dostrzec tą zmianę prędkości tego pojazdu. Bo najczęściej jest tak, że pieszy patrzy na ten samochód, ale tak naprawdę on nie wie, z jaką prędkością on jedzie, w jakiej odległości on się znajduje, czy on przed tym samochodem zdąży przejść, czy nie. Ale myśmy ostatnio mieli okazję na ten temat trochę podyskutować i to w ogóle myśmy nie mieli wspólnego gruntu na tej sprawy, bo ja, drodzy Państwo, jakby zauważyłem, bo też mam syna 14-letniego jeszcze i jeszcze starszego jednego, który już, można powiedzieć, samodzielnie egzystuje, ale ja widzę, że o ile ten starszy, to był w szkole uczony, że żeby spojrzeć w lewo, w prawo, jeszcze raz w lewo, i jeśli dojdzie do konfrontacji samochodu z tymże pojazdem, to raczej on szans nie ma, mimo że ma największe pierwszeństwo, jakie w ogóle istnieje na świecie, to i tak na ojomie ten ból, myślę, że wytłumaczy, kto ma przewagę na tym przejściu. Ja osobiście zauważyłem, że po prostu w szkole, u dzieci też, bo jestem kierowcą, tak? Czyli codziennie jeżdżę, dojeżdżam i też widzę, chodzą wycieczki, tak? One są oczywiście zabezpieczone, dzieci tam trzymają sznureczki takie, że łączą te rączki. Idzie pani w pierwszym szeregu, pani w drugim, ale ja ani razu nie zwróciłem uwagi, żeby któreś dziecko odwróciło głowę lewo czy prawo. I no, jak te mrówki ze wzrokiem skierowanym na drugą stronę przejścia. I teraz taka sytuacja, załóżmy, że wszyscy zachowali ostrożność, ale się zdarzyło taki jeden na milion przypadek, że ten pojeździe uległ awarii hamulca. I co wtedy?
No i właśnie tu jest problem w tym, że no są sytuacje takie, że no to co powiedziałem, to wtedy jeżeli widzimy, że ten samochód na przykład zwalnia. I dobrze pan powiedział, widzimy, ale jeśli żaden z tych dzieci nie patrzy, bo nie został nauczony, bo to dziecko to taka mała czysta tablica do zapisania. Jeśli on nie patrzy, bo nikt na nie jakby nie wymógł na nim, bo to trzeba, można powiedzieć, że to trzeba już wymóc na nim, żeby przyswoić sobie tę wiedzę i co grozi w sytuacji, kiedy rzeczywiście natrafi na konfrontację z pojazdem, że jest bez szans, no i on tej wiedzy nie posiada, to jak on dostrzeże, nie dostrzeże. Problem w tym, że nawet to samo uczenie dzieci spójrz w lewo, spójrz w prawo, ale jeżeli to dziecko nie wie po co patrzy, czyli nie umie dalej na przykład ocenić tej ani prędkości, ani odległości tego samochodu, no to niestety ono powinno dopiero wtedy na to przejście wchodzić właśnie, jeżeli ten pojazd już dojedzie do tego przejścia i się zatrzyma. Pojazd jest zagrożeniem, motor, pojazd, rower, bo to rozpędzony rower z osobnikiem ważącym ze 100 kg, to też to jest właściwie no, narzędzie morderstwa, tak? Dokładnie, dokładnie. Prowadzę też szkolenia, kursy reedukacyjne dla osób, które utraciły uprawnienia za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu i między innymi... No jak, jesteśmy liderami czy nie w Europie? No chyba niestety tak. Choć w jednym, drodzy Państwo, jesteśmy dobrzy. Ale znaczy, no dużo w każdym razie takich osób u nas jest, które z tych kursów muszą korzystać, no ale na to wpływu nie mamy, tak czy inaczej. Znaczy mamy wpływ, no ale nie umiemy jako społeczeństwo się po prostu zmieniać. Ale większość tych na kursach osób redukujących, tak? Po utracie prawa jazdy z tytułu spożywania alkoholu, to są młodzi czy to są starsi? Bardzo w różnych wieku. To jest przedział praktycznie wiekowy od, można powiedzieć, od powiedzmy tak 18-19 lat, nawet do 70 powiedzmy, no naprawdę to jest... Czyli to jest dyscyplina sportowa uprawiana przez całą populację. Tak, ja przepraszam, że się śmieję, ale już mamy XXI wiek i tyle tych kar wszystkich i dalej niewiele się zmienia, tak? Rozumiem. No ja muszę powiedzieć przede wszystkim, że niestety jeżeli chodzi o alkohol w Polsce, to przede wszystkim tutaj nawet wzrost kar nie ma wpływu na to, no może w ostatnim roku może, to się, może się nam uda, ponieważ w 2022 roku, jak pamiętacie Państwo, od stycznia wzrosła wysokość kar za jazdę pod wpływem alkoholu, a ponadto od 17 stycznia 2022 roku ilość punktów karnych też wzrosła za jazdę w stanie po spożyciu alkoholu. Przedtem było 10 punktów karnych, obecnie od 17 stycznia 2022 roku jest 15 punktów karnych. Ale za każdy rodzaj? Za każdy, tak. Nieważne, czy jedziemy w stanie po spożyciu alkoholu, czy w stanie nietrzeźwości, to nie ma znaczenia. W obu przypadkach osoba zatrzymana w tym stanie otrzymuje 15 punktów karnych. Wtedy jeszcze dodatkowo te punkty karne były aktywne przez 2 lata. Od ubiegłego roku, od września, te punkty karne są tylko aktywne przez rok czasu. Po wprowadzeniu tych nowych przepisów w roku 2022 wydawałoby się, że ilość osób zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu powinna spaść. Natomiast niestety, o ile w 2021 zatrzymano około 102 tysięcy kierujących będących pod wpływem alkoholu, to w 2022 roku, gdy te przepisy wzrosły, już karalność wzrosła, ponieważ wzrosły i kary finansowe, i dodatkowo jeszcze ilość punktów karnych wzrosła od 17 września. Pomimo tego zostało zatrzymanych ponad 104 tysiące osób kierujących pojazdem pod wpływem alkoholu. Dopiero w 2023 roku, czyli w roku ubiegłym, liczba osób zatrzymanych, można powiedzieć, że troszkę spadła, ponieważ zatrzymano ponad 95 tysięcy już tylko, ale nadal jednak trzeba przyznać, że to jest znacząca liczba, jeżeli chodzi o osoby zatrzymane. Ponadto no, trzeba powiedzieć jedną rzecz, że to są osoby zatrzymane, które kierowały pod wpływem alkoholu, a tak naprawdę ilość osób kierujących pojazdami będących pod wpływem alkoholu, które nie zostały zatrzymane, no to można powiedzieć, że to jest wielokrotność tej liczby. Jest tam taki podział odnośnie ilości tej spożycia alkoholu, czy to jest inaczej, po spożyciu
czy to jest już powyżej, tak, 0,51, tak dobrze mówię? Tak. Czy to do 0,51, jak to wygląda? Jeżeli, to znaczy trzeba pamiętać o tym, że jeżeli chodzi o badanie samo poziomu alkoholu, to część alkomatów, szczególnie tych alkomatów, które posiadamy indywidualnie, ma skalę w promilach, a niektóre mają w miligramach. I tutaj trzeba pamiętać o tym, że jeżeli mamy alkomat, który mierzy w miligramach, to wynik z alkomatu musimy mnożyć 2,1 za kierowanie w stanie po spożyciu alkoholu, czyli od 0,2 promila do 0,5 promila już tracimy prawo jazdy. Od 6 miesięcy do 3 lat. Ta norma, ona, to, którą w Polsce posiadamy, to ona jest ogólnie przyjęta dla wszystkich członków Unii Europejskiej? Czy to jest nasza indywidualna norma, czy w przestrzeni Unii Europejskiej są większe albo jeszcze niższe normy? Są państwa, gdzie jest norma ta i 0,0 wynosi. Nie możemy mieć alkoholu we krwi w czasie kierowania pojazdem. W niektórych, na przykład w Anglii, jest 0,8 nawet. W Niemczech na przykład, no Anglia niby w tej chwili jest, tak? No, wyszła, ale na przykład w Niemczech jest 0,5 promila, ale też trzeba powiedzieć, że to są takie umowne w niektórych państwach też granice, ponieważ na przykład w Niemczech, jeżeli osoba kierując pojazdem w jakiś sposób stwarza zagrożenie na drodze, powiedzmy jedzie niepewnie, może jechać na przykład zygzakiem, to policjant ma też prawo taką osobę zatrzymać i prawo jazdy odebrać za kierowanie pojazdem w stanie po spożyciu alkoholu, nawet jeżeli nie ma 0,5 promila, tylko na przykład ma 0,3 promila. Czyli to jest do was, do oceny funkcjonariusza? Do oceny funkcjonariusza, tak, policji, czy taka osoba, która takim pojazdem kieruje, nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. U nas mamy, jak powiedziałem, dwie normy, od 0,2 do 0,5 promila. Ale to i tak to jest to samo. Po spożyciu? To jest to samo. Tylko że niekoniecznie, ponieważ jeżeli chodzi o powyżej 0,5 promila, tutaj już albo powyżej 0,25 mg, jeżeli wydmuchamy alkomatem mierzącym w miligramach na litr, a nie w promilach, no to tu też mamy wtedy traktowane to jest jako stan nietrzeźwości i to już jest wtedy traktowane jako przestępstwo. Przestępstwo umyślne. Taka osoba wtedy jest wpisana nie dość, że ponosi konsekwencje prawne związane z karami odebrania utraty uprawnień do kierowania pojazdami, jest też wpisana do rejestru osób karanych w sądzie, ponieważ to jest przestępstwo umyślne. Czy nie powinno by się tej normy troszeczkę podnieść? Uważam, że podniesienie tych limitów wpłynęłoby tylko na zmniejszenie tego bezpieczeństwa jeszcze tym bardziej. Ale tak naprawdę chyba nie wiemy, czy zmniejszyłoby, czy zwiększyło. Bo to analogicznie podobna sytuacja do tych, którzy zostali złapani, albo nie zostali złapani. To też można gdybać. Albo rzeczywiście oni są i nie zostali złapani, albo rzeczywiście ich nie było. Nie możemy zapominać, że do 2017 roku to ilość badań przeprowadzanych w Polsce na kierowcach dochodziła do prawie 18 milionów. To grubo. Dosyć grubo. I tych osób było zatrzymywanych też dosyć dużo. Jeżeli chodzi o ilość badań w 2020 roku, w związku z tą pandemią, która wtedy była, pewnymi ograniczeniami w przemieszczaniu się, ilość badań spadła o 10 milionów. Czyli w 2020 roku. Czyli więcej niż 50%, tak? Tak. I my dopiero w tej chwili, od 2022 roku, ilość tych badań wzrasta. No tam było wtedy około 6 milionów, w tej chwili w roku ubiegłym chyba było około 13 milionów badań. Czyli jeszcze i tak, jeszcze nie osiągnęliśmy tego pułapu na przykład z 2000. Nie wróciliśmy jeszcze. Tak, tak, tych badań po prostu nie jest wcale aż tak dużo przeprowadzanych wśród kierowców. Nie, to prywatnie w ogóle się nie komponuje, bo z jednej strony na każdym skrzyżowaniu, w każdej dziurze, w każdym, można powiedzieć, otworze na ptactwo, można kupić legalnie alkohol, tak? I właściwie w CPN-ie, w supermarkecie, w lokalach jakichś gastronomicznych, przy kebabie, przy wódce, no, jest tak łatwy dostęp do tego alkoholu,
że właściwie mnie to nie dziwi, co się dzieje, no bo nie ma takiego napiętnowania ogólnego. Jest napiętnowanie tylko według mnie na drodze, nie? Co jakby się troszeczkę kłóci. Najpierw damy możliwość, żeby to wypił, a potem go złapiemy, tak? A jeśli chodzi o edukację, to wydaje mi się, że mierna dosyć ta edukacja, bo ty swoje roboty robisz. Tak? W ogóle tej edukacji nie ma. Ale ty ją robisz, bo z tytułu swojego wykonania zawodu. I ten kurs edukacyjny polega na tym, żeby wytłumaczyć, jak na krowy, na miedzy, o co w tym chodzi, jeśli ktoś nie zrozumiał. Ale ogólnie to tylko w tych miejscach to jest prowadzona ta edukacja. Ja nie słyszę, żeby tam ktokolwiek o tym mówił, że albo inaczej, w jakikolwiek sposób utrudnił dostęp do tego alkoholu. Oczywiście osoby niepełnoletnie mają utrudniony dostęp. No właśnie tu problem jest z tym, że ten alkohol jest, jak powiedziałeś, ogólnie dostępny, tak, nawet w CPN-ach przecież. No wszędzie, gdzie tylko się spodziewa. Paliwo, tak. Ale chciałbym przypomnieć może Państwu wszystkim ten wypadek z 2014 roku w Kamieniu Pomorskim, 1 stycznia, gdy osoba będąca pod wpływem alkoholu, tam dodatkowo jeszcze była pod wpływem narkotyków, wjechała w rodzinę, która wyszła 1 stycznia na spacer. I z 8 osób, które wtedy szły chodnikiem, zginęło 6 osób, w tym dwójka dzieci. Niestety minęło 10 lat, zapomnieliśmy o tym zdarzeniu i od kilkunastu już lat tak naprawdę w ogóle ani w mediach, ani w innych tu środkach masowego przekazu się o tym nie mówi, nie ma w ogóle tej edukacji, jak dużym zagrożeniem jest kierowanie pojazdem, będąc pod wpływem alkoholu. Tak, no z jednej strony jest to, co na drodze się dzieje, jest stanem faktycznym i to jest prawda według mnie. I to nie ulega wątpliwości, to jest naganne. Ale z drugiej strony się nie mówi o tym, co się wyprawia jakby poza tym, poza tą drogą, tak? Po tych wszystkich naszych domach. Wokół nas, gdzie to się wszędzie dzieje. I jakby, według mnie, żeby to miał ciąg logiczny, tak? To ta kampania powinna ruszyć i na drogę, i na życie poza samochodem. I wtedy ona by miała jakiś logiczny konsensus, bo tutaj jakby logiki nie ma. Ja myślę, że jeszcze alkohol to w tej chwili to nie jest jeszcze jakby na pierwszym miejscu problemów, jakie się odgrywają wśród młodych ludzi, bo tam jeszcze wchodzą różne inne substancje, po których można by było konia oduczyć latania. No też, jeżeli chodzi o narkotyki na przykład, no to też coraz więcej osób jest zatrzymywanych, jeżeli chodzi o środki odurzające, nawet wśród kierowców właśnie między innymi. Tylko niestety tutaj, jeżeli chodzi o narkotyki, no to tutaj nie możemy porównywać badań kierowców. Dużo trudniejsze. Zawartość, tak, ponieważ to są badania dużo droższe. One, to jest ułamek jakiś tam tylko tych wszystkich badań przeprowadzanych wśród kierowców, jeżeli chodzi o kierowanie pojazdem w stanie pod działaniem narkotyków. No tutaj niestety, ale to są tysiące, tylko można powiedzieć, takich badań przeprowadzane wśród kierowców, a nie już miliony, jak w przypadku alkoholu, gdzie dużo łatwiej jest to po prostu sprawdzić. Ja często słyszę, często wpadko jest prowadzenie na tak zwanym kacu, że wstaje rano, dobrze się czuje, wydaje mu się, że jest wszystko ok, nie bada się, wczoraj wypił jednego czy dwa drinki, tak, wieczorem, rano dochodzi do kontroli i jest zamieszany. Ponieważ to, co powiedziałem, edukacja powinna polegać na tym, że jeżeli poprzedniego dnia spożywałem alkohol, to następnego dnia nigdy nie wsiadam za kierownicę bez sprawdzenia się. Niestety tutaj jeszcze zapominają kierowcy przede wszystkim, że każdy z nas jest inny. Jeżeli spożywałem alkohol w różnych dawkach oczywiście, ale takich większych albo jeszcze mocniejszy alkohol, nawet do tej 24 godziny, to ja jeszcze do 20, do tej 12, 13 rano jeszcze mogę mieć w sobie alkohol. Ale to by wychodziło, że w każdym domu, tak jak termometr, powinien być alkomat. No uważam, że jeżeli ktoś spożywa alkohol, no to niestety wypadałoby ten alkomat posiadać w domu. Albo korzystać z policji. Nawet przecież w CPN-ach są też jakieś tam urządzenia dostępne, jednorazowe w większości przypadków, no ale też taka możliwość jest skorzystania z takiej formy sprawdzenia, czy nie jesteśmy pod wpływem alkoholu. No a te cukierki, często tam ktoś się powołuje, że zjadł dwie śliwki w czekoladzie w alkoholu. Myślisz, że to rzeczywiście może być prawdą, że po zjedzeniu cukierka czy dwóch
można być po spożyciu? Nie próbowałem nigdy. Nie wiem, raczej wątpię, żeby po cukierku na przykład, po zjedzeniu cukierka, po pół godzinie od jego zjedzenia można było wydmuchać 0,2 promila. No ale tutaj trzeba pamiętać o tym, że te alkomaty, które posiadamy to w domach często, no to też niestety bez są źle, bez kalibracji, tak. Często te alkomaty wymagają, w niektórych przypadkach nawet co pół roku, w niektórych co roku, kalibracji. Ponadto jeszcze tutaj chcę też dodać, że używanie tych alkomatów w sposób niezgodny z instrukcją, czyli jeżeli między badaniami nie jest odpowiedni odstęp czasowy zachowany, albo bezpośrednio po spożyciu alkoholu taki alkomat jest używany, no to niestety on się rozkalibrowuje i praktycznie traci swoją wartość. Myśmy taki alkomat kiedyś mieli w firmie, w której wcześniej pracowałem, tam zdarzało się, że trzeba było poddać kogoś badaniu. Nigdy nie mogliśmy dojść, że one tak łatwo się psują, tak? Ale później nam wytłumaczono w serwisie, że jeśli przed takim badaniem zawodnika, tak nazwijmy go, który grubo sobie popił w pracy czy gdziekolwiek indziej, nie przepłucze ust wodą i dopiero nie podejdzie do badania, to w tej sytuacji, jak on przedmucha czystym alkoholem, to już po jednym badaniu było po alkomacie. To nie może spoczywać tylko na obywatelach. To wszyscy muszą razem na tym popracować, i ustawodawca, i obywatel, i same tylko restrykcyjne podejście do tego zjawiska i karanie, to nie jest też fair, nie jest na miejscu.